Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Wazuś Grzegorza Przeliorza, w której to jest przedstawiona metafora wazonika, pięknego, chabrowego, który jednak doświadcza różnych przykrości i w związku z czym jego konstrukcja pęka. Staje się coraz słabszy, są różne pęknięcia, w pewnym momencie nawet zostaje trochę rozbity i jest dziura. Klienci, którzy przychodzą do sklepiku gliniarza Immy, aby zakupić ceramikę do swojego domu, nie chcą w niego inwestować, ponieważ twierdzą, że to jest bezużyteczny wazon. W związku z czym znowu jest mu przykro i jest to od razu jakby odzwierciedlone w tym, jak on wygląda, ponieważ pojawiają się znowu takie nowe zadraśnięcia. I tutaj dużo, dużo różnych perypetii się dzieje, natomiast na samym końcu dzieje się tak, że zostaje on wyrzucony na śmietnik, ten wazon, i zastanawia się, co jeszcze przed nim, że w zasadzie to już koniec jego wazonowego życia, nikomu się do niczego nie przydaje. I wtedy słyszy głos Immy, czyli tego gliniarza, który go stworzył, który przychodzi do niego, bierze go w swoje ręce i dzieje się tak. Wazonik zobaczył, jak Imma wkłada w niego świecę. Jej światło rozjaśniało wnętrze wazusia, a następnie wydostało się na zewnątrz i padło na innych, jak gdyby chciało pokazać, że przez każde pęknięcie, każdą ranę i każdy ból może przyświecać światło Immy, które będzie oświetlało i ogrzewało pozostałych, którzy tego potrzebują. Wydaje się, że to jest książka przeznaczona głównie dla najmłodszych, aczkolwiek myślę, że taką metaforę możemy zafundować też starszej młodzieży i porozmawiać na temat tego, w jaki sposób my reagujemy na to, co nas w życiu spotyka, i możemy też zastanowić się nad tymi problemami, które dotykają naszych uczniów, żeby stworzyć jakby trzy ścieżki, trzy drogi wyjścia i sposobu reagowania na to, co ich spotyka. No właśnie na marchewkę, na jajko i na kawę, i zorganizować takie treningi tego, jak zachować się w danej sytuacji, żeby sobie to móc przetestować w takim życiu codziennym. Zachęcam też nas, nauczycieli, do tego, żeby reagować nie zawsze w ten sam schematyczny sposób, nawet na trudne sytuacje, które nas spotykają z uczniami, żebyśmy nie byli tacy do końca przewidywalni i żebyśmy się też rozwijali w tej dziedzinie właśnie takiej inteligencji emocjonalnej. Myślę, że ta książka jest bardzo dobrym początkiem do tego. Do zobaczenia za tydzień.